Odrzucić cię? Pasażer na kapę. You're welcome. Nie no, jesteś naprawdę niezłym dzikusem. Czeski film. Czeski film. Piotrek w szoku, że nigdy jeszcze w takim stanie nie widział. Znaczy z takim wyglądem nie widział drilla. No to mu pokazałem olsztyńską szkółkę. O, proszę, proszę. Bardzo ważny dzień. Jedziemy do Warszawy. Kask, walizka, Warszawa? Zobaczycie sobie. Pali czy nie odpali? Chłopie. Na dotyk. Pyk, walizeczka. No wariaty. Dotarliśmy do Warszawy, ponieważ miałem jechać do Krakowa. Ale że wariaty ZV są dzisiaj bliżej mojego pięknego miasta Olsztyn, no to przyjechałem do Warszawy. Będzie ciekawie. Po Warszawie to ja jeszcze nigdy nie jeździłem. A podobno to bardzo fajny plac zabaw. Miłego. I cyk mandacik. Tego to ja bym chciał dzisiaj uniknąć, tak szczerze mówiąc. O, tam za kartonem. Pyk. Pyk. Dobry. Przepraszam, proszę odejść. Proszę odejść. Wbijamy tam. Ty, to jest fajne. To jest fajne. Ciasto. Trzeba. Trzeba. Jestem w raju. Jestem w raju. Tak, o sobie ogram tutaj wszystkie sprzęciki. Ale ogólnie on ma od 12 do 16 skok mocy. Od 12 do 16 kW. A zmieniasz tam programy? Weźmy szybko, tak. Pokaż jakąś tam obsługę. Zależnie od koloru jest tryb jazdy, czyli mapa. I załóżmy, ale fajnie przeskakuje. Dwójka, trójka. Okej, okay, no wiadomo, czerwony najmocniejszy. Możesz sobie ewentualnie tutaj jeszcze przeklikać licznik, czyli mieć jako fikcyjne obroty, aha, napięcie, procent naładowania, to jest dystans, temperatura baterii i kilometry na godzinę. Okej, okay, super. Chyba to będzie najbardziej optymalne. Hemel normalnie, z lewy, tylny. Tak, masz jeszcze regulację tutaj klamek, jakbyś chciał sobie. Dobra, no. Kawidę. Sprawdzać. A no i nie pokazać. O Jezu, ale dziwną charakterystykę pracy ma w ogóle. No. Ojej, jak dziwnie w ogóle, ale mega miękki jest. Skręć go sobie, jak chcesz. Widzę, że tu imbusik jest. Dobra, przeżyję na tym. Jakoś zaraz sobie go ogarnę, ale... Może bym ci pokazał, gdzie możesz śmignąć, nie? Na mapach jakoś? Tak, pokaż. No, nie masz telefonu? No. Mam, no. Dobra, ci pokażę od razu. Dobra. I ogólnie tak, ta ulica, co tu widzisz, idzie sobie, to jest ulica Mszczonowska. Ogród. I tu jest ten poligon cały, tak? Tak, to będzie ten poligon. Tutaj tu... razem z tym samolotem. Ale mogę tu wjechać bez problemu. Na poligon? No, tu... nie. To nie, nie, tutaj... Szkoda. Tam terrorystów nie. Z dronem nawet latać nie można. Okej. Okay. Dobra, jadę w lewo i na maksa ten... w lewo i znajdę sobie... Na znajdę ten, bez problemu jakieś sobie miejsce, zrobię tor. W ogóle tam jest jeszcze górka Szczęśliwicka, już śniegiem sypią. Można na nartach zjeść. Nie, no, naprawdę. No, no. Dobra, zobaczymy. Dzięki, stary. Niedługo się widzimy. Spoko. Ale niski. Fajny. Ogólnie pokażę wam, co to jest za sprzęt. Fajnie, jakbym miał o coś oprzeć. Tam widzę, że ma.
pogadał? Jezu, przecież on jest naprawdę potwornie szybki. Bardzo fajna maszynka, podoba mi się. Już wam pokazuję, co to jest. Dobra, wariaty, czekajcie. Ale tu jest... Ale tu jest, kurde, błoto. Dobra, patrzcie, jak fajnie to wygląda. Drill Evo 1. Mega fajna zabawka się zapowiada. Całą specyfikację do tego sprzętu macie tutaj. Ja za bardzo nic nie wiem o nim, jest to moje pierwsze dotknięcie z tym sprzętem. Ale na obecną chwilę, poza tym, że zawias jest do regulacji, ale to jest normalne, jak się wsiada na inny sprzęt, to mocowo, no, miło zaskakuje, rwie fajnie na koło. Zaraz zobaczymy, co to potrafi. Jestem w Warszawie, jak wiecie, i nie wiem, gdzie jechać. Jedziemy tak jak zawsze. O Jezu, jak to fajnie idzie na koło. Jaki to ma zasób mocy. Ja zaraz jeszcze będę drugiego testował, najnowszego Ultraska. Ale tu widzę taką prostą, gdzie się tutaj przejadę trochę na kole. Zobaczymy. No jest to inny sprzęt. Jest strasznie wyrywny. Dobra, przedni błotnik. To jest coś, czego mi brakuje w moim Suronie. Nie wali jednak na mordę. Ej, fajny jest ten drill. Podoba mi się on. Strasznie wyrywny jest. On ma od 12 do 16 kW mocy. Coś takiego. Fajny jest. Kurde, podobaś mi się. Fajnie, bo jest malutki. Zwinny. Nie wiem, jak wagowo on stoi. Ja pierdolę. Mocny jest. Ja pierdolę, on go podnosi. Fajny jest, naprawdę nie spodziewałem się, że dzisiaj przejadę się tym drillem. O, fajny design ma. Fajny design ma, takie orurowanie, on wygląda trochę jak taka trialówka. Co prawda jestem trochę przyzwyczajony do swojego Surona X-a, w którym mam podwyższenie. Troszeczkę się wybrudził. Jestem przyzwyczajony trochę do podwyższenia swojego, ale widzę tutaj takie małe podobieństwo pomiędzy tymi sprzętami. Mają dwa koła. Dobra oponka jest. Można naprawdę... Kurwa, jak on jest! Szybki jest. I on jest blokowany do 60. No to niezła blokada, ty, do 60 na godzinę. Jaki to jest świr! Dobra, i on ma V-Maxa, ale te 6 dych to jest moment! Boże! Zarąbisty jesteś! Ej, naprawdę, robi wrażenie on dla mnie. Fajny jest dla jego. Mega mi się podoba. Ale świr, paleta. Ale fajny jesteś. Fajny, nie spodziewałem się. Wiedziałem, że jest deczko mocniejszy od Surona zwykłego, ale on jest w sumie dwukrotnie mocniejszy. I to czuć! I to czuć jak cholera! Fajnie się wkręca! Ja się trochę zapomniałem. A tu pewnie kamera cała brudna. Zajebisty sprzęt. Zajebisty, podoba mi się. Jednak powoli zaczynam odczuwać tego, że potrzeba mi mocy. Tu sobie pojedziemy. Jakieś płyty. Ludzi spokojnie.
Ale on jest głośny. O, hopa. Dobra, przejedziemy se tędy. Ja pierdolę, to jest... To jest szatan. On jest naprawdę przemocny. On jest naprawdę przemocny. Przepuścimy tutaj nawzajem. Dziękuję uprzejmie. Ciekawa charakterystyka tego silnika jest naprawdę bardzo głośny jest, wyraźny i to jest też dobre, jak silnik jest głośny, a nie jest za cichy, bo jednak non stop masz kontrolę i słyszysz, co się tam z nim dzieje. Jadę tędy. Ahoj przygodo. Dawaj, dawaj. Dawaj, ziomek, dawaj. Trochę mi te zawieszenie nie pasuje, bo jest mega, mega miękkie i mega mocno płynie. Spoko, ziomek, nie ma problemu. Ale tak poza tym, to jest mega fun. Warszawskie przedmieścia. Dawaj, dawaj. Dawaj, ziomek. Szok. Ale jest silny skubaniec, że przy takiej prędkości ja mu daję w manetę i on normalnie wstaje na gumę. Zajebisty sprzęt, naprawdę, fajny jest ten drill. Tu widzę taką górkę. Nie wiem, co jest po drugiej stronie. Ale będzie beka. Jakby ta kępa trochę mnie tak... No dobra. Aha, chciałem tu. Teraz weź zjedź. Bądź mądry. Dobra. Tu jakoś się... Ole kępy, wow. Ale kamień. Dobra. Trochę sobie muszę pomóc. Jakoś mocno wagi pomiędzy suronem nie czuję w tym sprzęcie. Wydaje się w dalszym ciągu lekki, bo jest mały jednak, to jest zwinny sprzęt. A w ogóle bardzo fajne jest przełączanie systemów w tym drillu. Słuchajcie, jak on się zmienia. Cyk, jest teraz eko. Tydyn, jest niebieski, to nie normal i teraz sport. Trydyryn. Mega fajne. I muszę mieć błotnik z przodu, bo to dużo daje. Podobno Warszawa to jeden wielki plac zabaw. Trzeba to sprawdzić. Schodzą ludzie? Nie schodzą. Hello. Fajnie. Jomek. O. I teraz trzeba zjechać. Piotrek mi pokazywał, gdzie tu jechać, co ten. Sorry, ziomek, ale ja sobie chyba sam dobiorę. O. Traskę. Pyk. Bardzo fajnie. Jakiś przemysłowy. Ale się wkręca skubaniec. Mega szybko. Bardzo szybko. Podobasz mi się.
podobałeś mi się, robiłeś na mnie naprawdę niezłe wrażenie. Najdłuższe mili chyba, jak dotychczas, ale tam widzę na wprost fajną drogę. To umodne, bo mokro. Dobra, to jest fajna prosta, zobaczymy. Uciśnijmy trochę. Szkoda, że ma tą blokadę chyba nie założoną. Oj, i ten zawias przy tych dziurach mi nie pasował. Za miękki, za wolno mi wraca. Pływa strasznie, to jest suron. Ten drill na tych dziurach. To niezły ze mnie drillowiec, ty. Ogólnie bardzo dobrego gripa ma. Muszę mu to przyznać. Ale on jest mocny, kurde syn. Essa. Essa wariaty, essa. Ale duży parking. Co jest najlepsze? Nie wiem, gdzie jestem. Nie mam pojęcia. Historia o takim jednym, co wyjechał do Warszawy i popłynął we wszystkich alejkach. Ale jak dla mnie, to on ma trochę stłumiony dół. Może to przez to, że jestem przyzwyczajony do tych 62 zębach w suronie. Może i tak być, ale nie no, mocowo ten to rozwala tego mojego surka na łopatki, jest mega mocny. Mój przy tym nie jedzie, można powiedzieć. Nie no, żartuję. Jest także szybki, ale tu jednak dwukrotnie więcej mocy mamy. Także no, niezły sprzęcik. Daję mu trochę tylko więcej w manetkę i go cyk, i go od razu podnosi. Niesamowity sprzęt, naprawdę. Mega mi się podobasz. To jest dosłownie tak uzależające, że po prostu są. No stop, chcę wyrywać, skubając na koło. No stop. O! Nawet tak teraz stanąłem na nim. No nie jestem przyzwyczajony do tej pozycji. Ale nie jest zła. Piotrek mówił, że taki dziwacznie może być czasem, ale jakoś tak uważam, że nie jest zbyt dobra. Ale ten łańcuch chodzi nawet. Fajny sprzęcik, fajny. Dobra, znowu schodki sobie tutaj wjedziemy teraz. Przetestujmy go w boju. Pojedźmy na drugą stronę. Po tym jedziemy. Pyk. Oj, tu może być ciężko. Podparte. Hopsa. Dzień dobry. I teraz na dół. Fajnie. Nie no, jesteś naprawdę niezłym dzikusem. Dzikus! Ale szok. Szok, 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 szok.
Ale polana, zaraz tu tory zrobię. Nie no, żartuję. Nie będę trzody takie odstawiał, ale prosta do jazdy na kole, bardzo fajna. Oho. Jakoś sobie poradziliśmy, ziomek. Ale mi rękę zabija. Inny rolgas jest w ogóle. Inaczej się go trzyma, to jest taki plastikowy, ja mam gumowy, przez co jest lepszy grip pod ręką. Sam mam pieska, wiem jak jest. Jesteśmy gdzieś tu, ale musi być na Alejach Jerozolimskich. 2 kilometry odjechaliśmy. To niedużo w sumie. 2 kilometry odjechaliśmy i żeby dojechać z powrotem, to trzeba się kierować tam. To jakoś tu, tam, tam i sobie dojedziemy. Na luzie. Jest ciekawe. I ta kostka jest mega też ciekawa. Jest gęsta i dość wysoka, przez co fajnie się musi trzymać. Przydałoby się na mainie chłopakom zajechać przed oddaniem. Dobra, misja, jakieś fajne zdjęcia. Fajny punkcik trzeba znaleźć. Dobra, tutaj to ja będę chyba za Warszawę wyjeżdżał, ziomek. Ja myślę, że on śmiało około setki by pojechał bez blokady. Podrzucić cię? No to dawaj. Siedzisz? Second one. All right. Thank you so much. Thank you so much. Well, so sorry. You're welcome. Thank you, sir. No tak by se ziomek szedł. Nie? Sam byłbym zdziwiony, jakby ktoś nagle sobie jechał drillem i mnie podrzucił. Come on. No problem? OK. Po co ty mnie wyprzedziłeś? Nie widzę sensu twojego wyprzedzania, ziomek. Ten drill, podoba mi się. Podoba mi się fest. Ma w sobie to coś. Podoba mi się najbardziej z tego względu, że go skubańca podnosi praktycznie za każdym razem. No już jest nawet przy samym jakby swoim V-maxie pomimo tej blokady, a on non stop chce skubany wstawać. Ciekawy sprzęcik, naprawdę. Boże, tutaj bym sobie go ograł. Tak o, bym go postawił, pyk. Opa. Opsa. O. I pięknie. V
Fajny jest, podoba mi się. Przechodzę na telefon. Telefonem trochę poogrywam. Dobra, pyk. 20% baterii. Wiedziałem, że czegoś nie wziąłem, kurde, z salonu. Nie wziąłem baterii do GoPro. Także mam 20% na jeszcze ogranie tego sprzęta. Więc już powoli, kurczę, będę wracał. Ciekawe, co mnie napotka. To co, mówisz, że zaskoczony jesteś? Jak wygląda? Ja nie wiem. Nie, fajny sprzęt, bardzo. Podoba mi się. Bardzo fajniutki. Nie, no tu i tak oś, tam zaraz złapiemy. Ziomek ze sklepu w szoku w ogóle, jak wygląda. Tu? Nie, bardzo fajny. Mega, mega spoko się nim jeździ. Dobrze się prowadzi skubaniec. O ścianę może i A tu oprzeć o ścianę po prostu. Tak. On nie ma nóżki, więc... No, chciałem właśnie gdzieś go fajnie ograć i musiałem szukać jakiegoś takiego... Jachu dużo w zębatkę wlazło, co? Tu po prostu można go albo wyłączyć. Okej. Ale ja ci powiem, że naprawdę zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Mega fajnie się tym jeździło. I jest strasznie, ale jest strasznie głośny. Naprawdę, no, robi wrażenie jak dla mnie. Tutaj już systemu nie oszukasz. Znaczy, na ścieżce rowerowej to on jeszcze w miarę wygląda. No tak, no, ale bardzo też ludzie patrzyli po prostu na niego. Co to jedzie, nie? Jakaś tam pani z pieskiem. A to jest czeski sprzęt, nie? Teoretycznie tak, jak z komponentami, całą resztą powiem szczerze, nie wiem, bo teraz jakby ogólnie wszystko się wywodzi z Czech, ale gdzie to jest dokładnie produkowane? Czeski film będzie. No czeski film. Czeski film. Piotrek w szoku, mówi, że nigdy jeszcze w takim stanie nie widział. Znaczy z takim wyglądem nie widział drilla. No to mu pokazałem olsztyńską szkółkę. O, proszę, proszę. Dzięki. Ale na pewno takiego nie było. No generalnie może... Jak coś, to na koło idzie. Tak troszkę. Dobra. Dzięki. Czasem się nie spieszy. Zaraz drugi jeszcze będzie. Oj. Fajnie, fajnie. No to nic, skakujemy na drugiego.